Drugi list do Tesaloniczan, rozdział trzeci, werset piąty, komentarz. Pan zaś niech kieruje serca wasze ku miłości Bożej i ku cierpliwości Chrystusowej. Po raz kolejny apostoł zwraca uwagę Tesaloniczan na Pana i Jego postępowanie. Tak samo po raz wtóry w grę wchodzą nasze serca, co widzimy w Tesaloniczan drugi rozdział, 17 werset. 2 Tesaloniczan 2:17. Niech pocieszy serca wasze i utwierdzi was we wszelkim dobrym uczynku i w dobrym słowie. Miłość Bożą oraz cierpliwość Chrystusa pojmujemy nie rozumem, lecz wyłącznie sercem. Jeżeli nasze serca biją dla Pana, to może On wskazać nam na miłość Bożą i swoją własną cierpliwość. Skierować oznacza w tym kontekście również wygładzić, to jest usunąć z drogi wszelkie przeszkody, wszystko, co w naszym praktycznym życiu mogłoby oddzielić nas od miłości Bożej i wytrwałości Chrystusowej. Ma być usunięte przez Pana. Wszystko, co w naszym praktycznym życiu mogłoby oddzielić nas od miłości Bożej i wytrwałości Chrystusowej, ma być usunięte przez Pana. Niewzruszonym faktem jest to, że Bóg Ojciec miłuje nas, o czym czytamy w rozdziale 2, werset 16. A sam Pan nasz Jezus Chrystus i Bóg Ojciec nasz, który nas umiłował i dał pocieszenie wieczne i dobrą nadzieję z łaski. Czymś innym natomiast jest pytanie, czy nasze serca w codziennym życiu skierowane są na tę miłość Bożą. Judan pisał: zachowajcie z siebie samych w miłości Bożej. Werset 21 listu Judy. Zachowajcie siebie samych w miłości Bożej, oczekując miłosierdzia Pana naszego Jezusa Chrystusa ku życiu wiecznemu. Czymś innym natomiast jest pytanie, czy nasze serca w codziennym życiu skierowane są na tą miłość Bożą. Juda pisał: zachowajcie siebie samych w miłości Bożej. Werset 21. To jest kwestia naszej odpowiedzialności. Tutaj jednak nie chodzi tak bardzo o naszą stronę, lecz o stronę Pana. On chce ukierunkować nasze serca na miłość Bożą. Od strony językowej istnieją trzy możliwości wykładu tej wypowiedzi. Po pierwsze, mogłoby chodzić o pogłębienie miłości wierzących do Boga. Po drugie, że powinniśmy miłować się wzajemnie zgodnie z miarą, jaką Bóg miłuje nas, a po trzecie, iż mamy wzrastać w poznaniu miłości Bożej do nas. Kontekst zdaje się wskazywać na to, że Pawłowi chodziło przede wszystkim o ten trzeci aspekt, chociaż obydwa pozostałe są niemal nierozerwalnie z nim powiązane. Jeżeli posiadamy głęboką świadomość miłości Bożej do nas, to oczywistą konsekwencją tego będzie również to, iż sami będziemy miłować coraz bardziej Boga oraz tych, którzy się z Niego narodzili. Nie chodzi tu też tak bardzo o miłość Bożą, która została rozlana w naszych sercach, o czym czytamy w Rzymian 5, rozdział 5, werset.
nadzieja nie zawodzi, bo miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który nam jest dany. Nasz wzrok zostaje skierowany na samego Boga, który jest Bogiem miłości. Potrzebujemy wciąż na nowo przypominać sobie i umacniać się w przekonaniu, że nasz Bóg jest miłością. Miłość ta nigdy nas nie porzuci. Miłość od Boga wypełniła nasze serca, ale serca te wciąż na nowo skierowane są na Niego i przez Niego pociągane. Bóg stoi po naszej stronie. Jego miłość ochrania nas tak, iż nikt i nic nie może nam zaszkodzić. Również sformułowanie cierpliwość Chrystusowa mogłoby doprowadzić nas do trzech różnych wniosków. Po pierwsze, mogłoby to oznaczać cierpliwość, z jaką winniśmy czekać na Jego przyjście po nas. Po drugie, mogłoby stanowić zachętę, abyśmy w naszych doświadczeniach i uciskach okazali taką wytrwałość, jaką Chrystus okazał podczas swego niełatwego życia na tej ziemi. Po trzecie, można by pomyśleć również o tym, że Chrystus czeka dzisiaj w niebie na to, iż będzie mógł zabrać do siebie swoją oblubienicę oraz ustanowić na tej ziemi swoje królestwo. Również i tym razem w kontekście tego listu ta ostatnia możliwość wydaje się najsłuszniejsza. List do Hebrajczyków, 10 rozdział, 13 werset mówi wyraźnie, że Chrystus czeka teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego. Hebrajczyków 10:13. On złożył raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, usiadł po prawicy Bożej, oczekując teraz, aż nieprzyjaciele Jego położeni będą jako podnóżek stóp Jego. Wierzący w Tesalonice stracili z oczu nadzieję, nawet jeśli wciąż jeszcze wyróżniali się swą wytrwałością. Rozdział 1, werset 4 drugiego listu do Tesaloniczan. Także i my sami chlubimy się wami w zborach Bożych, waszą wytrwałością i wiarą we wszystkich prześladowaniach waszych i uciskach, jakie znosicie. Niemniej jednak ich wytrwanie nie było wytrwaniem Chrystusowym. Wytrwałość Chrystusowa nie jest tylko siłą do zniesienia ciężkich okoliczności. Z pewnością myśl ta też nie jest całkiem fałszywa, ale w niebie nie ma przecież trudnych okoliczności, a mimo to czytamy o cierpliwości Chrystusowej. W liście do zboru w Filadelfii Pan mówi nawet o słowie Jego cierpliwości, które wierzący zachowali. Czytamy o tym w Objawieniu 3, rozdział 10, werset. Ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam cię w godzinie próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Ponieważ zachowałeś słowo mojej cierpliwości.
Chrystus czeka wytrwale w niebie, chociaż nie znajduje się w ciężkiej sytuacji i prześladowaniach. Jego wytrwałość polega na tym, że już od 2000 lat oczekuje nadejścia chwili, kiedy będzie mógł zabrać do siebie swoją oblubienicę i dojść do swoich praw na ziemi, na której go niegdyś odrzucono. Jego cierpliwość ma do czynienia z tęsknotą za nadejściem dnia wesela oraz nowego przymierza, czyli tysiącletniego królestwa. Czy czekamy z utęsknieniem na Chrystusa, na złączenie z naszym oblubieńcem? Czy to nie właśnie ciężkie okoliczności wzmagają w nas często pragnienie spotkania z Nim i tęsknotę za Nim? Oczywiście, że nie ma w tym nic niewłaściwego, ale największym motywem naszego oczekiwania nie powinny być niesprzyjające okoliczności, lecz miłość do Niego. Tego rodzaju wytrwałość winna nas cechować. W każdej chwili powinniśmy pamiętać o tym, że On wkrótce przyjdzie. Chrystus ani na chwilę nie zapomina o swoim pragnieniu. Dlatego i my nie powinniśmy tracić go z oczu. Werset ten możemy powiązać z wypowiedzią, którą znajdujemy w pierwszym liście, gdy Tesaloniczanom zostało wystawione świadectwo, że służyli Bogu i oczekiwali z niebios Jego Syna. Rozdział 1, werset 9 i 10. 1 Tesaloniczan. Bo oni sami opowiadają o nas, jakiego to u was doznaliśmy przyjęcia i jak nawróciliście się od bałwanów do Boga, aby służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać Syna Jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. Tutaj apostoł przypomina im o Bogu i o Jego Synu. Myśl o miłości Bożej i o Królestwie powinna nas motywować, by dalej Mu służyć i z niesłabnącym utęsknieniem i wytrwaniem oczekiwać Go z nieba.